Jacek Hoga, Fundacja Dharma. Dzień dobry. Dzisiaj króciutko, prawie że komedia. Czwarty projekt tego, jak ma wyglądać w Polsce prawo obrony amunicji. Tak, słyszeli Państwo, czwarty, trzy, jedna pełna ustawa, trzy nowelizacje. To jest trzecia nowelizacja zaproponowana przez dobrą zmianę. Czyli mamy większość sejmową, która zgłosiła do jednego prawa cztery różne propozycje modyfikacji. A ustawa się nazywa tak. Ustawa z dnia takiego a takiego, wiadomo, projekt o zmianie ustaw w celu likwidowania zbędnych barier administracyjnych i prawnych. Co jest bardzo zabawne z tej prostej przyczyny, że to jest kolejna komisja Palikota, tym razem pisowska, wypichciła coś, co zmienia kilkanaście ustaw, kodeksy i między innymi tam przemycona zmiana. No ale czego pan narzeka, panie Jacku, skoro może być dobrze? A więc zobaczmy, co ta zmiana zmienia. W ustawie z obronie amunicji następujące zmiany. W artykule 10 ustęp 1. Zamiast 30 dni na rozpatrzenie naszego wniosku o posiadanie broni, policja będzie miała 14 dni. Nie wiem, czy Państwo skaczą z radości, moje nogi jakoś nie mają ochoty. Ważnej przyczyny nie będzie trzeba zgłaszać, ważnej przyczyny posiadania broni, nie będzie się trzeba zgłaszać, jeśli będzie się ze służb, czyli z policji, ABW, Agencji Wywiadu, Kontrwywiadu, Służby Wywiadu, Centralnego Biura Antykorupcyjnego, Służby Ochrony Państwa, Służb Straży Granicznej, Straży Marszałkowskiej, Straży Celno-Skarbowej, Służby Więziennej, funkcjonariuszy innych państw i formacji uzbrojonych oraz żołnierzy, jeżeli mają przydzieloną broń służbową, a także sędziowie, prokuratorowie oraz osoby pełniące terytorialną służbę wojskową co najmniej rok. Czyli to jest dokładnie to, o czym Państwa ostrzegaliśmy. Jeżeli najpierw będziemy proponowali, żeby dać lepiej tym, którzy są w służbach, to oni będą uberklasą, kastą nietykalną, a my będziemy niby ludźmi. I taka propozycja tutaj się właśnie pojawiła, zgłoszona przez posła Wróblewskiego z PiSu, z Poznańskiego, z Wielkopolski. Wstyd. Zwłaszcza, że to jest człowiek związany z kiedyś przynajmniej z ruchem korporacyjnym. No ale trudno. Czyli tak, jeżeli są Państwo ze służb, mogą Państwo nie przedstawiać ważnej przyczyny, czyli broń do ochrony koniecznej również, a także sędziowie, prokuratorowie i to jest PiS. PiS walczy z czym? Z kastą sędziowską, proszę Państwa. Oczywiście z kastą sędziowską walczy w ten sposób, że sędziowie i prokuratorzy będą mogli mieć broń łatwiej, bez uzasadnienia, niż cała reszta Polaków, tak jakby przywilejów mieli za mało. No ale no, kto by się dziwił, że PiS lubi zmieniać na opak, tak żeby nam wszystkim było lepiej. Kolejna zmiana. Polski Związek Sportowy nie może warunkować dopuszczenia do egzaminu członkostwem dłuższym niż jednomiesięczne. Przychylili nam nieba. Rzeczywiście tutaj był drobny problem. Ta karencja była bodajże 3 miesiące ostatnio i mieli tendencję do wydłużania, ale czy to jest zmiana, której oczekiwaliśmy w 2022 roku? To jest zmiana, która by nikogo nie ucieszyła w 2014, kiedy się wojna na Ukrainie zaczynała, co dopiero dzisiaj. Od orzeczenia lekarskiego i psychologicznego będzie można się odwołać w ciągu 30 dni. Lekarz... No... Dalej, bo to jest pomijalne naprawdę. Minister właściwy do spraw wewnętrznych określi tryb przeprowadzania egzaminu, skład komisji egzamicyjnej oraz stawkę odpłatności, która będzie nie wyższa niż 20% minimalnego wynagrodzenia. To rzeczywiście obniżą nam troszeczkę na chwilę koszty, ale inflacja idzie do góry, w związku z czym proszę się za długo nie cieszyć. Do postępowania w sprawie zatwierdzenia regulaminu strzelnicy stosuje się przepisy drugiego działu rozdziału 14, przepisy działu drugiego rozdziału 14 z KPA. Nieba nam przychylą. W projektach, które były wcześniej zgłoszone, było, że można nie mieć
potrzeby, w zależności od projektu, tak? W projekcie Republikanów było, że zatwierdza właściciel. W innych projektach było, że jeżeli jest zgodny z wzorcowym, nie wymaga zatwierdzenia, w związku z czym znowu mamy polepszenie przez, może nie pogorszenie, ale pomijalną zmianę. Zęby bolą, jak się o tym pomyśli. To już wszystkie zmiany. Wielka, no wielka, mała nowelizacja, która nic nie zmienia, zgłoszona przez posła Wróblewskiego, który stracił okazję, żeby siedzieć cicho. Bardzo chętnie bym zobaczył, jacy posłowie się pod tym podpisali. Nie wiem. Podsumowanie. Podsumowanie tego jest jedno. Za pomijalne statystycznie poprawki 14 dni odwołania od lekarza KPA przy strzelnicach i egzamin ciut taniej, mamy kastę sędziowską, której PiS przychyla czoła. To można zatrzymać w jakiś sposób tym, czego się boją najbardziej posłowie, czyli jak to się ładnie mówi, nieprzychylnością w mediach społecznościowych, do której gorąco zachęcam. My ze swojej strony oczywiście swoimi działaniami będziemy dalej działali w tym kierunku, żeby tego typu rzeczy zablokować. Ale ten materiał miał być krótki, informacyjny. Informacje Państwo dostali. PiS popiera kastę sędziowską.